Kolejny odcinek na celowniku na Wala z Michałem. I mamy Siema, dzisiaj Radny. gościa, jak zawsze specjalnego. Specjalnego z naciskiem na spe spe specjal. Kolegę z wojska, ze służby. Krzysztofie, przedstaw się nam. No e, cóż, były żołnierz, pułkownik rezerwy, oficer kontrwiadu, 16-letnim stażem. Misję obecnie podróżnik, wykładowca, biznesmen, tak. Taki mały, przez małe B, może kiedyś większy. Oby. Oby. Trzymamy za to, żeby nie tylko oby, <gry> krok, krok ale żeby po kroku. By. Ja bym naszą rozmowę rozpoczął od, od samego końca, więc z tego gdzie dzisiaj jesteś, bo, bo znamy się i też współpracujemy, jesteś wykładowcą akademickim. Tak, no jestem no, nawet więcej projektorem do spraw studenckich w Akademii Nauk w Gnieźnie, ale moja przygoda z, zaczęła się od tego, że miałem szansę, dostałem szansę tworzenia kierunku analitycznego, o którym już myślałem wiele lat, zanim odszedłem z wojska, ponieważ na każdym kroku i to zarówno w polskim wojsku, jak i za granicą na misjach widziałem, że wszędzie brakuje analityków, tak oczywiście często wojsko bardzo szybko to załatwiało, typu idzie pan na kurs dwutygodniowy, będzie pan świetnym analitykiem, co oczywiście jest, jest tylko fikcją i gdzieś całkowicie Wspadkowo przypadkowo y, dostałem taką szansę, więc jakby nie dla samej pracy na uczelni, ale y, tylko dlatego, że była szansa stworzyć coś absolutnie autorskiego, gdzie były bardzo fajne warunki, nikt nie przeszkadzał, wszyscy chcieli pomóc i stworzyliśmy kierunek analityczny. Z tego co wiem, to jest chyba jedyny taki kierunek w Polsce, tak prowadzony. A wtedy dowiedziałem się od kolegi, który, y, niemieckiego oficera, doktora, który jest też wykładowcą, czy wykładowcą, jest wykładowcą, ale jest analitykiem w NATO. Tak byłem oficerem żołnierzem, który stwierdził, że nawet czegoś takiego nawet nie ma w Niemczech, że to jest po prostu absolutny, absolutny hit. To tak odnośnie... Nowa jakość części. ludzi, którzy mają bazę danych i analizują i potrafią... No właśnie, ale jak moglibyśmy, wiesz, powiedzieć troszkę więcej o tym, bo może się kojarzyć wielu ludziom hasło analityk z takim człowiekiem, który bada E, na przykład krew. To jest właśnie... ja, tak, więc... tu krew też jest, ale, ale już innym... więcej szczegółów. To jest Michał, absolutnie e, tak. I to czym jest, się to jest to jest tak. tego kierunku, bo, bo jak się mówi maturzystom, że okej, okay, fizjoterapia, pielęgniarstwo, informatyka, transport, każdy wie, co to jest, tak? Tak. I, I po czym ja mówię, że mamy fajny kierunek, analityka bezpieczeństwa. No to po pierwsze, bezpieczeństwo kojarzy się od razu z wojskiem. co już na no, troszeczkę jakby zakłóca y, naszą główną y, ideę. I trzeba im tłumaczyć. Ja osobiście jeżeli po szkołach średnich, osobiście tłumaczę, czym ten kierunek się zajmuje. I, i, I w tej chwili mam na przykład dorocznik, który jest na pierwszym roku, za chwilę będzie na drugim. Się okazało, że na 14 studentów, 13 jest tylko dlatego, że ja byłem w tej szkole i wytłumaczyłem o co chodzi. Mhm. I to stało się dla nich atrakcyjne. Po prostu to jest zupełnie inny marketing. Ten kierunek wymaga iluś tam lat, żeby to się rozkręciło, żeby byli pierwsi absolwenci wtedy, jak będzie łatwiej jakby pokazać, czym to się zajmuje. Ale idea jest taka, żeby. Powiedz, właśnie więcej ten... szczegółów. To jest kierunek, który nie ma, nie ma kanalizować młodego człowieka, tak? czyli skończył studia, idzie do wojska bo tylko tego się nadaje. To jest tak troszeczkę jak informatyk. Tak? My podnosimy kompetencje analityczne, czy budujemy i, i na bardzo wysokim poziomie, a gdzie oni będą pracować, czy w wojsku, czy w służbach, czy w turystyce, czy w polityce, czy w biznesie, to będzie jego decyzja. Bo tak jak przychodzą do nas absolwenci i po turystyce, i po informatyce, i, i po humanistyce, po kilka humanistycznych, czy, czy po ścisłych, to tak samo oni mają te kompetencje podnoszone. Tak? I po studiach to od nich będzie zależało. No, ale się okazało, że mieliśmy dwóch studentów, którzy niespecjalnie jakoś tak się odnajdywali. Jeszcze ja w sensie, się no, byli dobrzy, tak? Mm -hmm. ale jakby no, nie jeszcze do końca czuli, gdzie chcą pracować w przyszłości, czyli w jakim tym środowisku analitycznym mm -hmm. się odnajdą do momentu, kiedy nie mieli zajęć na przykład z kryptowalut. I w tej mm -hmm. chwili są naprawdę, świetnie się rozwijają w tym środowisku finansowym. Tak? Mamy czyli potrafią wyciągać wnioski po prostu. Ale, które... ale też używać narzędzi. Tak? Mamy też studentów, którzy już w tej chwili gdzieś tam będą szli w kierunku służb specjalnych, no bo nawet ABW gdzieś tam teraz dostało taką zgodę, że po uczelniach po raz pierwszy zaczęli jeździć po tak, mówić kim są, co robią, że to już nie jest takie tajne, jak było kiedyś. I przychali też do nas z typową taką e, prezentacją. No ale po chwili rozmowy okazało się, że mamy towar, którego oni bardzo chętnie by chcieli skorzystać. W tym słowie tak, towar? W sensie absolwentów jakościowo naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc po chwili rozmowy już część osób gdzieś tam w tym kierunku, w tym kierunku idzie. Więc czy, no, osią, powiem że osiągnęliśmy efekty, których się nie spodziewałem osiągnąć. Tak, przynajmniej przy tym pierwszym roczniku, no bo to mhm. tak, no ta młodzież taka trochę przypadkowa była, tak, no bo tak, no no tak. nawet oni wiedzieli po co przychodzą, na co przychodzą, no bo nie było jeszcze absolwentów, nie było nawet gdzieś tam jakichś praktyk, no bo to wszystko było tworzone od zera, tak, a no, ten drugi rocznik już jest jakby dedykowany tam praktycznie poza jedną osobą, wszyscy wiedzieli po co przychodzą, na co przychodzą i to był dla nich pierwszy wybór. Tak, czy to nie były tak osoby, które na przykład, nie wiem, na Politechnikę Poznańską, ale na przykład się nie dostali i to był drugi wybór. Oni wiedzieli, po co przychodzą, i wiedzieli, że będzie ciężka praca, bo tutaj jakby nie, nie manipulujemy, od razu mówimy, kogo szukamy i coś czeka, tak? Hmm. No właśnie, i teraz korzystając że ciebie tutaj mamy z takiego, z takim doświadczeniem, bo no powiem... zależy od tego, co dzisiaj tak, tak, robisz, tak, ale, ale żeby móc to robić, no, tak, trzeba mieć doświadczenie, bo tak, wy się tak. znacie też jeszcze z czasów. No, tak, kończy... tak. Tak. tak się składa, że kończyliśmy razem e, na tym samym roku szkołę, nawet byliśmy na tej samej kompanii. Tak. Oddzielne kierunki, a takie specjalizacje, bym tak, powiedział, tak, tak, tak. ale to już jest e, no, wtórne, natomiast tak. Chciałem ciebie zapytać właśnie, trochę nawiązując jeszcze, bo mamy te doświadczenia z tych naszych czasów, kiedy jako młodzi ludzie zaczynaliśmy studia, e, no później też ty cały czas jesteś w dydaktyce, albo no, wróciłeś do niej, można no, no, powiedzieć tak. Dydaktyka, tak, albo kursy, taka, no tak latowe tak. szkolenia. Jak oceniasz tą, bo, tą tą dzisiejszą młodzież, Na te, bo pada, padają często takie hasła i spotykam się z wieloma opiniami, że ten materiał ludzki, ogólnie nazwany. Jest, no jaki jest, jest słabszy niż ten, który y, był kiedyś. Y, często ludzie z naszego pokolenia, którzy odpowiadają za różne rzeczy, lubią, lubią stosować takie właśnie wytłumaczenie y, y, swoich porażek albo niepowodzeń, czy, czy jak, że, że ten materiał przychodzący, ta w cudzysłowie młodzież jest jakaś gorsza, upośledzona. Ja się z tym nie zgadzam. Y, jakie jest Twoje zdanie? Ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Tylko, że żeby to zauważyć. To trzeba, jakby, muszę się to cofnąć. Mm -hmm. To mówię o to często, osoby, które są jakby produktem naszego systemu, nie widziały innego systemu i kopiują rozwiązania, które, jak oni byli młodzi, bardzo ich drażniły. Ale, w związku z tym, że nie mają żadnego porównania, tak, nie, nie mieli szansy zobaczyć inne systemy, sprawdzić, przetestować, no to tak ciągle powtarzają, że młodzież jest zła, no, młodzież jest zła, ponieważ nie mamy do nich klucza, nie potrafimy z nimi pracować. Ja miałem to szczęście, że oczywiście jestem produktem naszego systemu, tak, Pamiętam jeszcze tak, szkół oficerską tak, kto nas uczył, jak nas uczył, tak. było jak było, nie ma co tutaj narzekać. No, tak, tak, daliśmy radę, tak było. daliśmy radę, tak. tak. Ale później gdzieś tam jak już zacząłem funkcjonować w środowisku międzynarodowym, dzięki temu, że sam gdzieś tam nadrobiłem zaległości językowe, w sumie chyba 43 kursy i ćwiczenia międzynarodowe zaliczyłem i miałem mhm. okazję być uczony przez naprawdę fantastycznych ludzi z całego świata. I tutaj wiek nie ma znaczenia. Pamiętam pierwszy swój kurs analityczny w Warszawie prowadzony przez oficera CIA, który jak wszedł, na sali było osoby w wieku 25 do 30 maksymalnie. Wszedł pan, który wyglądał na, nie wiem, 70 jak dla nas. Tak? Pierwsza moja myśl, co ten dziadek jest w stanie nam powiedzieć, tak? pokazać. Tak? I dopiero jak zaczął mówić i nas uczyć, to na nabrałem pokory. I, I ja, czyli ja i nasz zespół, który tutaj jakby tak angażujemy w ten projekt, to są osoby, które dotknęły innych systemów, tak? Czyli my nie uczymy absolutnie według systemu polskiego. Tak, uczą głównie Polacy, ale praktycznie wszyscy oni gdzieś wcześniej dotknęli środowiska międzynarodowego, uczą innych, według innych standardów i. i, i jedno, jedno, to znaczy z młodzieżą praca polega na tym, to znaczy, co jest najważniejsze na początku z pracą, żeby młodzież zmotywować, żeby oni zrozumieli, po co są. Następnie trzeba określić im warunki, w jakich się poruszają, i tego przestrzegać. Tak? Czyli jak ja mówię, że się nie spóźniamy, to się nie spóźniamy także my. Tak, więc ja pamiętam to jak środowiska międzynarodowego, jak na przykład, nie wiem, bardzo mi imponowali zawsze Amerykanie, Belzy, Holendrzy, tak. Zawsze była atmosfera sympatyczna, ale wystarczyło się spóźnić dwie minuty i już nie było sympatycznie. Po czym znowu było sympatycznie, ale wykładowca się powiedzieć, że to mu się nie podoba i dlaczego mu się to nie podoba. I my dokładnie tak samo pracujemy z młodzieżą. Bardzo dbamy o to, żeby wszyscy wykładowcy byli o podobnym profilu psychologicznym, tak? Czyli nie mają leczyć swoich kompleksów. Tylko mają z przyjemnością dzielić się doświadczeniem z młodzieżą. Jest też taka zasada praktyczna, która mówi, że jak się traktuje kogoś odpowiednio długo jak terrorystę, to w końcu staje się terrorystą. Tak? Więc no wystarczy tak. młodego człowieka traktować od pierwszego dnia jak partnera, na każdym kroku, to on bardzo szybko staje się partnerem. Nawet kiedy słyszałem taką fajną opinię, że pana studentów to poznać ze 100 metrów po zachowaniu, bo są pewni siebie, bo są uśmiechnięci, yy, bo działają, bo są bardzo aktywni, no, bo tak pracujemy. My ich po prostu od pierwszego dnia budujemy, a nie udowadniamy, że, nie wiem, są słabi niewykształceni nie wykształceni i tak Ja wiem, jak ci są, tak, My zakładamy na początku, że nic nie potrafią, poza tym, że mówią po polsku. I to jest taki <laughs> do, dobra, założenie często. Tak, ma to no, często, tak, ale to nie jest ich wina, tak, no po prostu byli w systemie, w którym byli. Yy, ja nie będę ich rozliczał za to, że taki system funkcjonuje, tak, yy, mm. yy, i po prostu zaczynamy od zaraz z wszystkimi i dopiero później. Widzimy, kto kim jest. Dodatkowo natychmiast praktycznie już po pierwszym semestrze robimy takie jakby indywidualne propozycje, tak? Czyli jak mamy studentów, którzy widzimy, że chcą więcej, to dostają więcej. Ja zapraszam wszystkich, niektórych od razu typuję i mówię, tak. I, i naprawdę potem różnica na trzecim roku jest no wręcz niewiarygodna, tak, między tymi, którzy zaczynają na tym samym poziomie. Ale zrobili więcej niż przewidywał program studiów. Ja się cieszę, bo. To jest, to jest fajne, to jest przyjemność. To dla, ja w stanie, właśnie, bo widać... Dajcie mi 20 młodych ludzi z całej Polski i będą tak samo funkcjonowali. Porą. Bo widzę wiesz, człowieka, który pracuje z młodzieżą, e, tą obecną, tą, tą taką, no, z tym słabym materiałem. To jest słabi, słaby, <słabym> Oni tak. są wspaniali. Tak. <słabym> I człowiek jest zadowolony z tego. Ale ja ale, mówią, ale, o... ale Michał, jeżeli mam chłopaka, który skończył szkołę średnią w Gnieźnie i po dwóch latach idzie do swojej szkoły średniej i kształci, prowadzi szkolenia na przykład, do ma firmy, tak, jakby mm -hmm. angażuje go prywatnie, yy, prowadzi zajęcia, z, on się samobój z młodzieży, tak, to jest duży problem mm -hmm. i facet dostaje brawa. Tak, tak. Tak. Go na, kon na konferencji, gdzie byli sami dyrektorzy i było kuratorium, i chłopak wszedł, ja wiedziałem, że on ma 27 lat, ale proszę nie wyciągać pochopnych wniosków, a po skończonym briefingu yy, połowa do niego podeszła i pogratulowała mu osobiście. No to można? Można. No, można. To normalny chłopak, tak talentowany, zdolny, ale ambitny. O tej młodzieży no. to powiem wam taką, taką przygodę, którą... Przeżyłem. Pan, który się nazywa Juliusz Kulski. On już nie żyje, zmarł chyba z dwa lata temu. Był tak naprawdę synem ostatniego prezydenta przedwojennej Warszawy. Prezydentem był Starzyński, ale jak się rozpoczęła okupacja, to jego ojciec Kulski był z ramienia, można powiedzieć, AK, ale pracował z Niemcami jako administrator miasta. I miał tego syna 14-letniego. I jestem u pana Kulskiego na nowym. Mieście w Warszawie, okno otwarte, parter, i tam się za oknem dzieje. Flaszeczka, kół, du i tak no, dalej. Tak. I ta młodzież tam sobie, sobie, ja tak stereotypowo, może tak pani Julianie zamknę okno, bo ta młodzież taka kurczę mówię, a mówi nie, panie Pawełku, nie wolno tak mówić nigdy o młodzieży. W 1939 roku odchodząc na wakacje, staliśmy na placu apelowym. W liceum tutaj w Warszawie i pan dyrektor przez trzy godziny opowiadał nam, jaką jesteśmy złą młodzieżą. Że mamy 19 lat wolnej Polski, że nasi ojcowie walczyli w pierwszej tak. wojnie światowej, dziadowie walczyli w powstaniu styczniowym, i opowiadał nam, jaką jesteśmy złą młodzieżą w 1939 roku i że nic nas nie wyrośnie. Mówił to do młodzieży, która była w szarych szeregach która walczyła w powstaniu warszawskim, która była przez 5 no tak. lat okupacji w tym mieście. Która później przez komunistyczne państwo była niszczona i gnojona. I wytrzymała. I wytrzymała. No I on został jednym z tysiąca najlepszych architektów na świecie, bo on później po powstaniu warszawskim był ranny w powstaniu warszawskim, wyjechał, już nie miał gdzie wracać do Polski, pojechał na studia do Stanów. Także oni wtedy uświadomił, że nie wiemy, co to młodzież czeka. I i ta młodzież jest też często produktem nawet tych wychowania w domach, tak? I przykład mieliśmy Dało nam się wyjechać, e, pozyskać środki, i pojechaliśmy na pod... w ramach praktyk na przykład do Azerbejdżanu. Tak? Najpierw zabrałem ich na Podlasie, pod studyjną, żeby pokazać im różną kulturowość, no bo analityk, który wiecie, no, funkcjonuje w polskim środowisku. On no, tak. no, widzi kom... bardzo wosko. On nie widzi nic, po prostu na to, szczerzy, tak? jeśli Polska nie funkcjonuje jako niezależny byt, to jesteśmy powiązani. I, I pamiętam, właśnie jak niektóre studentki dostawały takie instrukcje z domu, że uważajcie, trzymacie się chłopców, bo to państwo muzułmańskie, to terroryści, żeby się nie wysadzali. I jak pojechaliśmy, to, 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 to pamiętam, że pierwszego, pierwszej nocy studenci śpiewali piosenki katolickie religijne, nasze, w restauracji w państwie muzułmańskim, wszyscy byli brawa. Tak. No to, to po prostu i nagle dzwonią do domu, a rodzice dalej nie wierzą, że tak jest. Tak. Mają prostu, tak. Często tak. jest tak, że osoby starsze mają swoje stereotypy. Oczywiście w trosce o dzieci to nie jest specjalne to nie jest świadome działanie, tylko w trosce o, 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 o te dzieci przekazują swoje własne fobie, swoje własne stresy. Nie mieli szansy pojeździć, zobaczyć, poznać ludzi. Tak. I w trosce o dzieci mówią, że nie idź tam, uważaj na to, ale na co? Tak. No to to, 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 to? Ci działa. Tak. Tak. No, no to tak, to tak nie działa. Nie, nie, zgody się całkowicie, słuchajcie, i chyba możemy tak skonkludować ten etap naszej rozmowy, że. Że właśnie no, te opinie budują często właśnie ludzie, którzy tak naprawdę próbują usprawiedliwiać Swoj... tą opinią jakieś swoje braki, porażki, złe i, i stereotypy. Tak? Albo strach lęk. Strach i tak? lęki, tak, że ta młodzież Nie udało taka... się, bo nie zrobiłem bo nie, no, udało nie moja się, wina, tak, nie nasza tak, wina. Tak, tak. Tak. No, no właśnie tak, no, pojawiają się te opinie też w służbach mundurowych, i, i troszkę może ciebie zapytam, jak oceniasz proces kształcenia. No, no bo, no, bo, no, bo, no bo kogo mam zapytać jak nie ciebie? W, właśnie w, szeroko pojętych bez szczegółów, ale w służbach mundurowych, prawda? No bo mamy różne etapy. Mamy zetknęliśmy się, ja nie wiem, jak jest teraz. Ale już rozpoczyna się od klas mundurowych, nie? Od tam. liceum. Że są klasy mundurowe, tak. które wielu naprawdę, bo ja jeżdżę po tych szkołach, do klasach mundurowych i są fantastyczni nauczyciele i wychowawcy, którzy naprawdę pchają te dzieciaki w ten mundur, przekazują mu mnóstwo super wartości, tylko że kończy się to razem z maturą. Im to nic nie daje, żeby pójść gdzieś krok dalej. Ale nie ma systemowego z... rozwiązania. Ale z drugiej strony pamiętam. No, okres służby, kiedy byliśmy już w jednostce, w jednostce specjalnej, potrzebowaliśmy skorzystać z jakiejś kompetencji i wiedzy, zbudować jakąś nową mhm. kompetencję. Na przykład obsługę, nie wiem, moździerzy. Ja nie byłem na tym kursie, bo, bo nie była to moja ten, ale wysłaliśmy ludzi z jednostki z Kromu na szkolenie z obsługi moździerzy. No, jedyną taką placówką było Centrum Szkolenia Chyba artillery, jakoś tak się to wtedy Torun nazywało w Toruniu. No to tam skupiono się na tego szkolenia z moździerzy, była jakaś ten, na no wiesz na chodzeniu, na czepianiu się, na chodzeniu, na, 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 wiesz, na funkcjonowaniu w życiu codziennym i robieniu mnóstwa rzeczy. Natomiast na końcu tego wszystkiego, tego szkolenia rzeczywistego była jakaś kropla w morzu, w całym tym morzu i wydaje się, że generalnie mogłoby trwać ze trzy dni i być skończone. Oczywiście ma nadmuchane do, do, do dwóch czy trzech tygodni, bo, bo trzeba było dmuchać. Inny przykład, no, no, mnóstwo jest takich rzeczy, prawda? A, a, a że jakieś rozdmuchane szkolenia. No, problem polega na tym, że generalnie w naszej jednostce, jak nie korzystaliśmy niemalże z, w tamtym okresie w ogóle, ze szkoleń po takich czysto wojskowych, ponieważ z tego całego rozpiski, która przychodziła, co oferuje system to szkolenia wojskowego, nie, nie, nie można było liczyć no, na obowiązkowe kontrwywiadowcze. No ale, ale no, no, to jest szkolenie. Ale Pani Alba, się klas wojskowych, bo dostałem propozycję w jednej szkole, bo prowadzić takie klasy, bo oficer, który to prowadzi, już jest po zmęczony hmm. i już to starczy. Tam masz kwestię rodziny, to już jakby bez znaczenia. I, i dostałem ten program y, zajęć, które mam prowadzić. Ja z grupy powiedziałem, Pani doktor, ale ja zaduję musztry żadnego kopania rowów, wszędzie nie będę robił. Mówię, to, to mówię, zobaczyłem ten, ten plan, po to był kopiów w klej z unitarki, z, z wojska, tak? I, i pamiętam, ale jaki jest sens, nie wiem, młodych ludzi, którzy zamiast myśleć, rozwijać się, będą stali po dwie godziny na baczność, będą sobie niszczyli młode stawy e, na placu, zamiast biegać, rozciągać, a chwili za 20 lat. Ja dwa, a dwa, jak nauczymy młodych ludzi przez 2-3 lata, że mają stać na baczność i nie, dys, nie dyskutować, to jakie możemy mieć oczekiwania wobec nich, po tym jak zdadzą maturę, tak? Przecież oni, ja mam studentów, którzy w pierwszym semestrze, jak ich w sali, w warunkach komfortowych, zadaję pytanie, po oni siedzą, nawet ich nie wyciągam cię na środek, to łzy, oni płaczą. A, mówię, a dlaczego płaczesz? No bo ja się stresuję. Tak? A po roku, po dwóch już tańczą przed setkami ludzi i się nie stresują, ale to jest no tak. u gór, to jest praca na ugorze, wiem jak to robić. Ja mam przykład, jak w szkole oficerskiej, pamiętasz, mieliśmy taki wyjazd do Niemiec w w placenstwa dla pokoju, chyba też byłeś na tym. Ten... Byłem, byłem. 95. rok. Tak, tak. Ja miałem okazję być jednym tam chyba z kilkunastu instruktorów. Oczywiście powiedzieli mi, co mam mówić, no ja to mówiłem, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia, <grym> <Jasne>. <grym> ale pamiętam moje pierwsze zderzenie z inną w ogóle mentalnością, tą natowską, tak? I tak, tak. To, było to było tak, tak że co zagadnienie, co, co godzinę przychodziła inna drużyna, albo duńska, albo niemiecka, albo polska. Tak? Ja miałem oczywiście się bo nie miałem motywacji do języka. Dopiero później ją zdobyłem, i, i wtedy musiałem mieć tego tłumacza. I pamiętam, że przychodzi yy, chłopak w gdzieś w moim wieku, kapral niemiecki, z różnym dziesięciu chłopaków. No i ja mu tam tłumaczę, zagadnienie numer jeden. Tam chodziło o checkpoint, tak? mm -hmm, mm -hmm. jak się tak zachowasz tak, na punkcie kontrolnym, tak dalej, tak dalej. On mi tak słucha z pełnym szacunkiem, i słucha mi, jak skończyłem, a, on mówi, a dlaczego ty mi mówisz, yy, jak ja mam to robić? A ja mówię, no bo jestem. Instruktorem. No, nie, wiedziałem, <laughs> tak, nie, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Mówię, tak, ale jestem instruktorem i, i mi kazali, no więc ja ci to mówię. Ale, ale ja ci rozumiem, że ty mówisz mi, co mam robić. A dlaczego ty mówisz. Po co mówisz mi jak? jak mam to robić? A ja mówię, o Jezu, <laughs> wiem o co chodzi. A nas kształcono w szkole oficerskiej, <laughs> tak, że nawet oczywiście. podporucznik, czy nawet kapitan, pamiętam, oni nie mają nic do powiedzenia. Jemu pułkownik mówił, co ma robić, tak. jak ma robić. Tak. I był z tego rozliczany, mimo że był oficerem. Zrobił tak, jak mu kazali, a potem był za błędy, które nie wynikały z jego inicjatywy, bo przecież nie mógł mieć inicjatywy, <laughs> tylko tak, powiem <laughs> tak. no, przykład, Ukraina, Rosja, tak? tak Ukraińcy tak, tak, funkcjonują już tak. nie, nie, nie już biegają, inaczej. nie robią musztry, tylko walczą, tak. A ono się tego kształcenia w szkołach oficerskich. No, ja się ostatnio dowiedziałem, że w jednej ze szkół oficerskich już nie chcę mówić, jakiej. Kolega Masyna i, i mówi, mówi: Słuchaj, to jest szok. tak? Chłopak się kształci tam na bardzo takim współczesnym sprzęcie, i mówi: Wszyscy wykładowcy to są wykładowcy, którzy nigdy tego nie używali. I mimo, że wojna trwa na Ukrainie już od ponad roku żadne wnioski z tej wojny nie są wykorzystywane w, w kształceniu. Ja pamiętam, jak gdzieś tam pisałem doktorat, pisałem o wywiadzie polskim na kierunku ukraińskim i pamiętam, jak byłem pod ogromnym wrażeniem systemu polskiego, przedwojennego, zarówno kształcenia... Oficerów no bo trzeba wspomnieć, Słow. że ty jesteś autorem fantastycznych dwóch książek, kurczę. <śmiech> <śmiech> znaczy, nie mi oceniać, ale... Kilku książek, ale na przykład to, co chcesz, chcesz powiedzieć, bo akurat nie całą przeczytałem, ale to jest fenomenalne to, co pozostało później po II Rzeczpospolitej. Ale ja korzystałem z tego w Afganistanie, naprawdę. Nie chcę mówić co, ale wprowadzałem pewne rzeczy przedwojenne. W sensie zacznę od systemu kształcenia na akademii. Oni, oni byli kształceni na kursach rocznych dwuletnich na przykład na Aonie. ie to, to wtedy nazywa się Wyższa Szkoła Wojenna, a przedwojenna tak, nazwa. I wykładowcą stałym był tylko jeden oficer, który organizował to wszystko, wiecie, organizacyjnie. Ale kadra, to była kadra, która przyjeżdżała tylko i wyłącznie z terenu. Z terenu. I tylko przeżywano na jeden, dwa kursy maksymalnie, bo oceniono, że ich doświadczenie po dwóch, trzech latach już jest lekko nieświeże. Druga rzecz, jak oficerowie pracowali w służbach, to pracowali generalnie tylko do pięciu lat. Tylko część, bardzo mały, wąski zakres, czy znaczy bardzo wąski margines tych oficerów, po pięciu latach zostawało w służbach już do, do emerytury. Cała reszta wracała. Do wojska. Do tak? No, no, bo... na linię, Tak, zwaną. I dzięki temu, słuchajcie, no mieliśmy tysiące oficerów wyszkolonych w działaniach służb specjalnych, sił specjalnych, tak? Służb specjalnych i przecież nawet generał Maczek fenomenalny, mało kto wierzy, on był oficerem, szefem ekspozytury lwowskiej, jednym z najlepszych w historii, tak? I dzięki temu, słuchajcie, mamy tysiące ludzi, a potem, bo no nie tak, był system no, sowiecki, tak? Czyli służby osobno, wojsko osobno, brak zrozumienia, brak współpracy i potem takie, wiecie, wzajemne obwinianie, niechęć. Dlatego ta armia krajowa była tak silna, bo miała, bo miała wyszkolonych ludzi. Z tego właśnie systemu. Bardzo mądry, praktyczny system oparty o praktyków, o dobrych szkoleniowców, a nie, że ktoś jest, wiecie, na no ktoś jest w szkole oficerskiej, wykładowczą przez 20 lat, no tak. to z całym szacunkiem tak wykładowca na akademicki, który uczy kierunek praktyczny, a przez 20 tak, lat to on tworzy, on tylko wiesz, pisał artykuły, ale nigdy w życiu tego nie robił. On tworzy swoją strefę komfortu tak, i tak. Ja, ja, ja sam, ja też jestem takiego zdania, że nawet właśnie po doświadczeniach, nawet w jednostce. I to troszkę opiszę też, właśnie nawiążę do tego, co mówisz, bo na każdym niemalże stanowisku, na którym już masz jakiś wpływ na, na organizację, na przykład w jednostce dowódca zespołu bojowego, po jakimś czasie, kim byś nie był innowatorem i komandosem, to tworzysz swoją strefę komfortu. Bo jest ci dobrze. Tak, bo jest ci dobrze. I, i okej, okay, możesz mieć ją taką, no, możesz dalej być profesjonalny, ale nie ma opcji, żebyś jednak troszkę nie impregnował się na zmiany. Gdybyś jest... nie był, wiesz, żebyś nie wolał utrzymać pewnych wzorców, które ci pasują, bo układasz to pod siebie i pod jakimś czasie zaczynasz wywierać ogromny wpływ na organizację. I w takich na takich stanowiskach po prostu potrzebna jest rotacja. Nie wiem ile, to, to kwestia ile czasu to jest To Ten system nadatowski do trzech lat, on jest dosyć tak, fajny, Mniej więcej tym, tak, tak, wiesz, do tak. trzech, no może dwie, dwie kadencje faktycznie. I potrzebna jest rotacja, bo później to już po prostu. Nie... Ale rotacja nie musisz koniecznie awansować, bo to jest. Nie, to, to wiesz, to ale różnie wy, ale poziomie. Po prostu dla organizacji wyjście ze strefy komfortu jest istotne, z tego komfortu tego przełożonego. Tak? Czyli zmiana tego przełożonego, wprowadzenie człowieka oczywiście kompetentnego, bo to nie chodzi o to, żeby zmienić nie, na siłę. Tak, na siłę tak, tak. Musi, być, musi być kompetencja. No ale właśnie, no i, i przekładając to na, 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 na edukację, no to chyba to. Ale to jest to samo, tak? Mamy ten, ten na przykład, ten kierunek analityczny. Mam mam to szczęście, bo to jest kierunek, który 80% zajęć jest praktycznych. Czyli nie Jasne. musimy dbać o tą, wiecie, teorię dla teorii, tak. tylko uczymy... Czyli znaczy ja nie, nie ukrywam, że wzoruję się na wojsku bardzo mocno. Tak, no bo pamiętasz, tak, kończyliśmy szkołę, nie wiem, w piątek, no, a w poniedziałek szliśmy do pracy nikt nawet nie pytał, no, tak. czy my jesteśmy przygotowani. I my dokładnie mamy takie samo podejście, uczymy ich tego, co jest najważniejsze, po to, żeby następnego dnia po ukończeniu szkoły byli... Byli przygotowani. Tak, byli przygotowani do pracy, tak. Ja miałem to szczęście, że mhm. kiedyś tak, zrobiłem taką kalkulację i Doszedłem do wniosku, że ja nigdy w życiu nie pracowałem na jednym stanowisku więcej jak 2,5 roku. Czyli to, co ty mówisz, ja ciągle z tej strefy komfortu wychodziłem. A pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę jeszcze w służbach, jak starsi oficerowie, którzy gdzieś tam 11 lat, 12 lat byli na jednym stanowisku. Ja już tam 4-5 lat miałem niezłe wyniki itd., itd., itd. I oni mówią, że dlaczego nie, wiem, ja dostałem nagrodę czy jakieś tam wyróżnienie, a przecież oni są bardziej doświadczeniem. Ja, ale jak wy życie, doświadczenie? Ilością lat siedzący, siedzenia na jednym stanowisku, czy ilością Różnych doświadczeń zebranych w jednym człowieku, które pozwalają. I jubileuszowe się należało. No tak, tak. Do tak, 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 takie może traktowanie... żeby, to znaczy, no, Żeby jakąś koncepcję opracować, jakiś algorytmy wypracować, to trzeba mieć jakąś wiedzę i doświadczenia. Bo tylko na bazie tego możesz myśleć coś nowego. Jak nie masz podstaw, no to, to o czym też rozmawiać. Czyli traktowanie tego w robianiu, tylko pomysłów, pomysłów. No. Tej swojej pracy jako takiego, takie wiesz, że nagroda należy się za to, że. Yy, po prostu wykonujesz swoje obowiązek. Tak, Za to ci normalnie tak, <laughs> Za nie płacą. Tak. Ale tu ja, ja pamiętam swoje początki, to ja byłem w szoku na początku. Oczywiście całkowicie zaangażowany byłem w pracę. Nie widziałem, się dzieje dokoła. Nic mm. mi nie słowa, tylko przełożony praca i, i, i koniec. Tak? I nagle dostaję jakieś tam nagrody, medale. Mówię, ale myślałem, że wszyscy tak mają, życie tak? No. mi sprostowało, że nie wszyscy. I, I to był jakby początek moich problemów. Tak? Niestety ludzka zawiść tak działa, nie? Tak. No. Mówimy o szkołach ale szkoła kończy się pójściem do pracy. To, co powiedzieliście, że w piątek kończysz szkołę, w poniedziałek zaczynasz robotę. Twoja robota, nie chcę powiedzieć, że była spektakularna, bo nie było jej widać, ale też masz spore doświadczenie właśnie z tych robót, ale zapytam nie o Polskę, tylko o wyjazdy zagraniczne, no bo to jest kawał ciekawej i kurczę, w rzeczy, którą zrobiłeś. No, miałem to szczęście. mnie szczęście, bo zawsze ty, tego chciałem, tak, być chyba nie, pięć tur, 28 miesięcy w krajach objętych wojną, głównie Afganistan trzy tury i, i jedna duża tura 11 miesięcy w Mali. Zawsze gdzieś Afryka mi chodziła po głowie, i na sam koniec kariery mi się to udało. Zawsze się bałem, jak jeszcze tak kształciłem się, że jak ktoś mnie kiedyś zapyta, kim byłeś również, że ma lat tyle i tyle. A czy byłeś na wojnie? No to ja powiem, nie, no to tak trochę wiecie. No, ja się z tego no. nie wytłumaczę, więc jak już była szansa pojechać pierwszy raz, to jak się mocno tupałem nogami, żeby, żeby wyjechać, nie miałem żadnych obaw. Oczywiście musiałem sobie gdzieś tam tą pracę mentalną. To jest ryzyko. To tak, jest, to ryzyka. jest tak, ryzyko. Chcesz jechać na wojnę, ale my cię akurat rozumiemy. Nie, nie, nie da się bać każdego dnia przez 80 dni więcej, nie ma takiej opcji. Więc no. jak, ktoś się, jak ktoś się, z czego się biorą często problemy psychiczne żołnierzy, no bo nie wiedzą po co jadą, nie dokonają swojej analizy i nie przygotowują się na pewne ryzyko. Czyli jakby nie godzą, się z tym, co mogą utracić. Ale jeszcze wiesz, jeszcze tak? jedna rzecz jest, że kraj, czyli system nie do końca ich dobrze przygotowuje. Ja patrzę, jak się ktoś pyta, jak myśmy sobie radzili. No myśmy wyjeżdżali świadomi, w grupie świadomych no, w osób. U był inny poziom w ogóle, tak? ze, ze, no. ze sprzętem i z, czułeś się, że jesteś Bogu nocy równy tam, kurcze, no, że jedziesz, ja żeby robić robotę, a nie, żeby się, kurcze jechać i obawiać. No, to nastąpiła jednak jakaś tam zmiana na przestrzeni tych misji, prawda? I faktycznie to nasze wojsko, o już mówiliśmy kiedyś, że po prostu było, jest ewolucją, tak naprawdę podlega ewolucyjnym zmianom z armii PRL-u. Absolutnie. No I tak naprawdę ta ewolucja jeszcze cały czas trwa. Tutaj nie mamy, czasem przyspiesza, czasem zwalnia, czasem uciera się o rewolucję, czasem zwalnia do jakichś takich żółwików. Tak, 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 tak. tak. Ale generalnie ta mentalność na, przed misjami tymi wojennymi no, była taka, no, no, była? no to jest po prostu praca, pójście od tam do którejś, do którejś, trochę tej, trochę tej służby, jakieś odwalenie czegoś, no, pójście, takie... zamknięcie. Dopiero te misje otworzyły jednak... To jest inny świat, tak? no, no, I ty chciałeś. Byliście, widzieliście, ja miałem znaczy, ja jechać do komórki sztabowej, tak? więc nie do końca czułem, gdzie jadę, co będę robił. Mm. Nie do końca te obowiązki były określone. Mój angielski też był, no, był ten poziom trzeci. Ale mówimy o magii, tak? Nie nie, 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 nie. Afganistan. Afganistan. O, pierwszy, 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 pierwszy Afganistan dla mnie był, był kluczowy, dlatego że pierwszy Afganistan pozwolił mi zrealizować pierwszy duży projekt. Który to był? Całok... Rok? 2007. 2007? Pierwszy. To byliśmy w tym samym czasie. Tak, tylko że ty byłeś tam gdzieś, gdzieś w gazni, a ja byłem w Kandaharze. A ja byłem w Kandaharze, byłem to podaję ci tą historię. Tak, tak, tak. tak? tak Opowiadasz. biometrycznym i opowiem za chwileczkę. Dlaczego to była moja kluczowa misja? Bo ona pokazała, że polski oficer. Daj radę, tak? że nie musimy mieć tych kompleksów, które gdzieś tam. Nie to, że ktoś we mnie wpada, ja tylko, cię tutaj czy nie... skontrował nie polski oficer, tylko ty. Tak, dokładnie. Bo nie każdy na Twoim miejscu by dał radę. No Tym bardziej, że to podjąłem się zadania budowania wewnętrznego systemu bezpieczeństwa w głównym dowództwie isaf, ISAF który nie funkcjonował. Było tam mnóstwo mankamentów, wprowadzano różnych szpiegów. To było też świeżo po tym aferze szpiegowskiej, gdzie tłumacz generała Karca, dowódca isaf był szpiegiem na rzecz Iranu, więc ta baza była bardzo nieszczelna. Ja to gdzieś tam zidentyfikowałem, pamiętam, jak wprowadziłem pierwsze zmiany. Tłumacz dowódcy był, tak, był tak, szpiegiem na rzecz Iranu. Mm. I słuchajcie, było tak, że ja no, zrobiłem diagnozę, ustaliliśmy, wszystkimi dookoła co musimy zmienić, ustaliliśmy termin, kiedy wprowadzamy nowe standardy i, i wszystkimi skoordynowałem to z Amerykanami, z Anglikami i tak Tylko zapomniałem, bo nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Camp, no, camp Commander, czy dowódca bazy. I pamiętam, że jak prowadziliśmy to tam, nie pamiętam jaki to był dzień, ale to po jakichś dwóch miesiącach. Tego przygotowań, się okazało, że już tam kucharzy nie przyszło do, do jednostki, bo nie miało na przykład przepustki, bo to, bo tam to, bo ja i wszyscy mówili, że tak jest, bo y, kapitan Chris tak y, kazał, tak. I pamiętam dzwonił do mnie, zwolni. Zabawna historia, zabawna, ale wtedy dla mnie to była taka nie ma grachówki, teroma, bo Chris. Ale Chris tak, tak to było i, i dzwonił do mnie amerykański pułkownik, Camp komandor i, i ona mi krzyczy na mnie, to nie rozmawia, po prostu. Ja musiałem telefon trzymać w tej odległości. Taki był... Większość rozumiałem, był bo po tonacji widziałem, że nie jest zadowolony. Ja mu tłumaczę, ale ja niczego nie zmieniłem. Ja tylko trzymuje standardy zgodnie z stopami tym i tym. Ja panu to wszystko niech pan mi tylko da szansę. Tak? On mówi, to nie chodzi o mnie, bo tu jest cały duży zespół. No to mówię, dobrze, no to znaczył mi termin, więc wziąłem swojego amerykańskiego przełożonego sympatycznego majora. Mówię, chodź, Johnny, pójdziemy, bo, bo mnie to rozjadą, jako wiesz, no, nowe NATO, a ty troszeczkę mi dasz tego wsparcia psychicznego. I pamiętam, jak wchodzę do tej sali, stu takie okrągłe, chyba siedziało tam kilkunastu oficerów. Żadne nowe NATO, tylko wiecie, Anglicy, Holendrzy, Belgowie. I tak hmm. pamiętam na te twarze takie, takie. Nie wiem, czy to pogarda, ale taka, wiecie, co ten młody kapitan w polskiej mundurze, co on nam może powiedzieć, to czego to nam my... Miesza. Tak, czego, czego my nie wiemy, tak? Więc ja, ja miałem tak przygotowane prezentację, że rzuciłem kilka zdjęć tego, co zostałem, Dokumenty nie tak, jakie problemy, co z tego wynika i co chcę wprowadzić. I pamiętam, że ten sam pułkownik, który mnie tak strasznie tam, wiecie, tak, jechał po mnie przez ten telefon, powiedział tylko jedno zdanie na końcu, tak? Mówi, masz zielone światło na wszystko. Mhm. I od tej pory już nikt nie dyskutował i żaden generał sukces. nie mógł tego przeskoczyć, co ja postanowiłem jako młody kapitan z jednym polskim e, sierżantem, z goszy, Robertem. Zrobiliśmy naprawdę rewolucję. I to mi dało takiego naprawdę kopa życiowego. Już tutaj na całe życie, na, ca na całą karierę. Energię. Energię i, i wiarę w siebie, tak? Znaczy ja nie, nie miałem jakichś tam kompleksów, tak, żeby to było jasne, ale, ale wiecie, funkcjonować w środowisku polskim, no tak. a pojechać naprawdę na górną półkę, bo to dowództwo główne całej, całej misji, yy, to, to jest coś, tak? Potem pojechałem już jako szef kontrwywiadu, a potem już byłem zastępcą komórki, gdzie byłem jedynie Amerykaninem. Więc to już naprawdę bardzo wysoki Poziom. Za każdym razem to była inna praca, zawsze były jakieś stresy, bo to się tak nie da, wiecie, wejść w no, nowe środowisko. Tak, am, no, to mali. Tak? Ty... Byli... Ja byłem sam, to mi nigdy yy, nie Myśmy Byliśmy w grupie, myśmy byli razem. No my tak, e... my wyjeżdżaliśmy, to jest pewna taka. Nie, to ta, ta przygoda w Kandaharze dosyć, dosyć o, to, fajna. To, to, to powiem, <laughs> tak? Chcesz? No. E... E... Dostać, znaczy, jeden to też pro... pokazuje, że przecinaliśmy się gdzieś, nie wiedząc i, i, o sobie. I duża pomoc, tak? I, i pamiętam też, dostaliśmy znaczy jeden z tych projektów, który się wpisywał w ten duży projekt, było to, że wprowadzałem system biometryczny w Afganistanie, tak? Amerykanie mieli wiadomo swój, ale ISTA, jako ta komórka natowska, dosliśmy Amerykanie sprzedowali już na Dokładnie. I ja miałem przyjemność Czyli pobieranie danych takich środków, Tak. Ja to wprowadzałem w HQ, ale dostałem też prośbę od mojego szefa, żeby pojechać do Kandaharu i zawieźć 18 egzemplarzy do tam do dowództwa RC Sau, tak? Myślę, że wytłumaczymy, tylko króciutko, dosłownie ma dygresję, że to jest jeden z tych elementów, które powoduje Dlaczego, który jest taki mniej doceniany, ale jest bardzo ważny, bo cała praca bojowa, opanowanie, nie wiem, zatrzymanie jakiegoś człowieka, sprawdzenie, nie miałoby sensu, gdyby na przykład nie było dowodu systemu. Tak, tak, nie byliśmy tak. w stanie nic, nic ani udowodnić, ani nic potwierdzić, ani nie mieć żadnych informacji. Tym bardziej, że oni zmieniali mu nazwiska itd. Tak tak ale przewodem było to, wtedy... że oni też ale... nie byli świadomi tego narzędzia, które posiadamy. Tak. No tak, a właśnie a, a problem polega na tym, że struktura międzynarodowa i to trzeba wszystko no po prostu wprowadzić. wprowadzić tak. Tak. Właśnie to... mój styk właśnie ze Zgromem polegał na tym, że samolot nam się, znaczy zamiast lecieć z Kabulu do Kandaharu, jakieś, dosłownie 3 minuty przed startem wszedł jakiś pułkownik brytyjski, VIP, i stwierdził, że nie, najpierw polecimy do Mazar sharif No czyli tak jakby wiecie, z Poznania do Krakowa lecieć przez no, tak, 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 to Na północ. I się okazało, że Mazar sharif się na samolot zepsuł, więc ileś godzin to trwało, zanim go naprawili i zamiast o 15, gdzie miałem dobrany odbiór przez bazę na największa 70 tysięcy ludzi, tak? To jest to miasto, tak? Miasto. Miała tam na mnie czekać Brytyjka, wszystko na godzinę dogadane. Tym bardziej, że mieliśmy różne systemy łączności, więc ja nawet nie miałem do niej możliwości zadzwonienia. Ale wylądowaliśmy o 23.30. Tak? Pamiętam te komary w Kandaharze trzy razy większe jak niż te, co w Kabulu. <laughs> Upał niewiarygodny i ta kubka, wiecie, tego sprzętu wartości kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I ja, Robert, i my, okej, okay, i co teraz? tak? Ale jak to Polak ma szczęście, okazało się, że kierowca autobusu, który rozwoził y, po bazie tych, tam, wiecie, tych pasażerów, y, no to był Polak. Polski kontraktor, tak? No ja mówię, jaka sytuacja, no niech nam pan jakoś pomoże. On mówi, dobrze, to ja was zawiozę do swoich chłopaków. Ja nawet nie wiedziałem, że tam w ogóle, wiecie, grom <laughs> funkcjonuje, tak? I pamiętam właśnie, że podwiózł nas pod te, taki zamknięty obóz, gdzieś tam podchodzę tutaj do tej, do tej, do tej e, furty, nie chcę powiedzieć pukam, bo to było siadki. ale a tak wyglądało i stoi gromik w spodenkach, wyluzowany, tak? I no to tłumaczę, o co chodzi, mówi, poczeka i mówi, no poszedł do, do środka, też tam z kimś pogadał, mówi: Dobra, chodźcie. No i dostaliśmy nocleg, rano samochód. I jeszcze, jeszcze pamiętam, właśnie, jak kolega do mnie podchodzi od was zespołu i taki cię zarośnięty, taka broda, y i mówi: do mnie, A ty co, cwaniaszko tu robisz? A ja mówię, Nie poznajesz mnie? A ja mówię, Kurczę, mówię: No nie", nie. A nie pamiętasz, kogo na zmiechu lewą nogą znokautowałeś? No i wtedy powiedziałem: imię, po razem powiedziałem: Genialnie. No więc bardzo, bardzo fajna, fajna przygoda. Nie? Więc wszystko się fajnie skończyło, ale, ale my ta. Okej, okay", mówię. Oczywiście bez stresu, no, ale. Jakoś to będzie No dobrze, nie, nie, tak, no, ale to człowiek tak musiał. No, ale pomoc była absolutnie wszystko. Samochód postawiony, zawieziony, rewelacja, nie? Czyli to działa, nie? No. <grym> nie, no tak. To, to, to tak. No Afganistan i, i później. Mali. 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 No, Mali to była taka moja największa przygoda, bo myślałem, znaczy pracowałem później jeszcze przez 3 lata w Strasburgu w Eurokorpusie, przez 3 mhm. lata, i to była moja taka duża nadzieja na, na Afrykę. Mówię, okej, okay, korpus, wiadomo, zdominowany przez Francuzów, bo miał związek z powstaniem tej wiecie, wyjazdowej bazy, czy bazy do y, y, Unii Europejskiej parlamentu, mm -hmm. tak? Więc powstał ten Eurokorpus i mówi, jak tam będę trzy lata, to pewnie gdzieś uda się pojechać do Afryki. Oczywiście wysłał nas, ale do Afganistanu. Trzeci raz. <śmiech> <śmiech> się nie udało. Też na A. A też na A, ale słuchajcie, wróciłem do, do, do kraju i się okazało się, że była dynamiczna. Państwo islamskie bardzo szybko zajęło północne Mali w 2012 roku. To miało związek z upadkiem Kaddafiego, gdzie ta broń z, z tuaregami wróciła do Mali, więc to było czwarte powstanie, które im się udało, mm. ale szybko ich islamiści zdominowali, więc odsunęli tych typowych tuaregów, takich, którzy chcieli własne państwo czy autonomię i Przejęli tak, 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 robili al-Qaida po prostu tak? opanowała to i po pół roku praktycznie dokonali kolejnej ofensywy i chcieli zająć już całe Mali, na no, co Francuzi nie mogli sobie pozwolić, bo tam było i mnóstwo biznesów i ponad 3000-3000 Francuzów, którzy tam e, mieszkali. No i potem oczywiście Francuzi jakby poczęli tą, tą, tą obronę tego południa Mali, potem szybka misja Unii Europejskiej bo się okazało, że armia malijska troszeczkę się posypała, tak, I, i powstał taki projekt, że mamy wyszkolić na początku 4, potem chyba 8 batalionów, każde 700 osób i szybka misja, szybkie kompletowanie i, i dostałem propozycję, żeby pojechać tam nawet na 11, nawet na 18 miesięcy, więc od razu mówię, jak Afryka. No oczywiście kalkulacja też, matematyka, procenty, wiecie, jak to działa. To tak, lepiej tak, mieć tak, niż tak. nie mieć i pojechałem no, do, do, do Mali i, i naprawdę to też dla mnie był, czy podobno Afryka albo się pokocha, albo się z znienawidzi, ja od razu pokochałem i tutaj tak do tej pory kocham Jeżdżę, podróżuje, ale, ale też fajne doświadczenie, bo, bo, bo też udało się stworzyć system bezpieczeństwa wewnętrznego, bo się okazało, że mieliśmy te bataliony 700 hopa, tak? Oni to była zbieranina, ludzi z ponad 30 różnych jeszcze nacji, łącznie z żołnierzami Kadafiego, którzy już mieli doświadczenia swoje dosyć, takie dość zbrodnicze. Różne jeszcze tam były zamachy wojskowe, więc jedna i druga strona też miała żołnierzy w ramach tego jednego batalionu. Nie było środków finansowych, oni byli głodni, chorowali, malaria, dalej, i tak dalej. I nagle dosłownie dwa dni przed zakończeniem szkolenia, gdzie już. I prezydent i oficjalnie mieli z Bamako ze stolicy przyjechać i tak dalej, tak dalej. Nagle mamy bunt. Zobaczcie, że jest baza. Nikt nie wie, co się dzieje, ale biega wam 200 żołnierzy młodych, w pełni agresywnych, znaczy się bez broni, mimo że mieli do nich dostęp. I coś krzyczą. To nawet nie krzyczą po francusku, bo to byli tuaregowie, w tym tamaszek, więc to mieli To nawet Francuzi byli troszeczkę osza, oszarali, o co chodzi. Tak? I się okazało, że były różne problemy, które oni zgłaszali. Tak? Tylko nikt kompletnie tym się bo Nie Nie po prostu wylewało im się za każdym razem. Więc musiałem stworzyć taki system bezpieczeństwa, yy, który spowodował to, że praktycznie wiedzieliśmy wszystko natychmiast. Tak? No, no, zanim ten system wprowadziliśmy, to okazało się na przykład, że oni pojechali na urlop dziesięciodniowy i po urlopie ośmiu oddała Kałasznikowa. Ja tak słucham żołnierzy, mówię, ale jak oddali Kałasznikowa? No one, oni pojechali na urlop tam dziesięciodniowy do rodziny z bronią ośmiu gości i oddało. A, a co zrobili? Nie. Okazało się, słuchajcie, że tak się żołnierze bali, że autobusy, które rząd podstawił Mano. Ich nie zabiorą, po prostu już nieśli do magazynu, słuchajcie. od razu poszli z tą bronią, schowali ją i po prostu pojechali, i oddali tą broń. Tak? Więc ten system pozwalał nam na przykład, jak zrobili ten sam numer przy kolejnym batalionie, ale już wiedziałem dokładnie w którym autobusie i nazwiskami widziałem, kto nie oddał broni, więc naprawdę to, ten system zadziałał. Taka ciekawostka, ten system później wprowadziłem w szkołach, tak? do, do zbierania symptomów pewnych zagrożeń, tak? a to może, może później. E... Przygoda wspaniała. Zakochałem się w Afryce no i właśnie. też pozwoliło mi to już swobodnie po Afryce podróżować. więc już no, ale wie, też tam jak... współdziałałeś z polskim wojskiem, bo przecież polska misja była. Tak, była polska misja, to była bardzo mała misja, bo to była misja szkoleniowa, więc mm -hmm. my mieliśmy tam 20 żołnierzy, czterech zajmowało się obsługą ruchu lotniczego, czyli samolotów, tak, towarów i ludzi. Mieliśmy Czterech saperów, a reszta to zajmowała się logistyką, plus ja jako y, szef kontrwywiadu w tym, tej całej bazie szkoleniowej. Tak? Pracowałem wtedy akurat w parze z Francuzem. To jest świetna przygoda, świetne doświadczenia. No i to też jakby zainspirowało mnie do podróży, których teraz. Tak, no bo armia francuska jest taką, mało o niej się mówi, mało w Polsce. No właśnie, a ma, ale mało ludzi zdaje sobie sprawę, że jest to taka jedna z nielicznych nawet armii natowskiej, która jest w pełni autonomiczna. Prawda? Absolutnie tak. Nasi ciągle używają tych argumentów z roku 1939, no tak. żeby pokazać, że oni są słabi, tchórze, beznadziejni, ale żadna armia w Europie nie jest w stanie wysłać w perspektywie 48 godzin sił, które zatrzymają państwo islamskie, co zrobili Francuzi i w ciągu 30 dni wysłali 3000 ludzi z Europy. Do Afryki i tak powiedziałeś, Michał, utrzymywali ich, karmili, poili, wszystko zrobili To trzy autonomiczne, tak. tak, tak. To, to tak. chyba tylko jeszcze, znaczy może nie chyba tylko, no różnie to bywa, w tej chwili te zdolności rosną, ale jednak armia brytyjska, armia francuska to jest taki top. No, no jeszcze gdzieś jeszcze gonią, bo przecież też. Hiszpanie też, swoje... też chyba. Tylko, że to tak, małe, tak. małe, małe, małe. Mniejsze. Nie? Tak. Czy Niemcy też w stanie sobie poradzili, wysłali prawie 5 tysięcy żołnierzy, zbudowali całą bazę, jak najbardziej, tak. To te tak. zdolności rosną, ale jednak no. we wszystkich domenach Francuzi funkcjonują szczególnie bojowych takich afrykańskich, trudnych. Tak, Radzą sobie w tym świetnie. Z kim tak Podróże. Co może o no podróżach Właśnie. porozmawiamy, bo mieliśmy możliwość Przyszyliśmy... <laughs> Przyszliwość... zakochana, miłość do Afryki, no tak. i to się chyba przekłada mieliśmy też na... Na miłość do, do podróży. I ja Mieli... jestem otwarty. Mieliśmy Albo, że mieliśmy, <laughs> mieliśmy pojechać kupione bilety nawet. Tak, mieliśmy jechać do tego A... Zambii? Zambii i objechać Namibię, na Botwane i potem się no, zmienić na Tajlandię. To Też było fajnie, ale to, to jednak fajnie. nie Afryka. A czemu nie Afryka? Co, co Akurat w tym czasie ten nowy szczep koronawirusa wirus A, w... Nam w Mozambiku, tak? Dwa tygodnie kupili kupie zamknęli nam kilka krajów i musieliśmy z, z Nabalem przebukować bilety w ramach tej samej linii i oni nam zaprodowali po prostu Tajlandia i tak dalej. Ale Tajlandii. to jakby Afryka cały czas jest na rozkładzie. Na rozkładzie, no. tylko że Tajlandia, do której strasznie nie chciałam jechać, bo to Tajlandia, Tajlandia, tam Tajlandia, tam byli, ale tak. jednak okazało się, że jest to kraj, kraj... Wróciłeś chyba niedawno. Z no tak, bo połączyłem z Laosem i z Kambodżą, tak zrobiłem. Ale rozumiem, że to nie są takie wyjazdy po hotelach i kurortach, tylko. Znaczy, no da znaczy, się to pokonać. Ale poko to, tak, ja mówisz, to jest ważne, hmm. bo ja uważam, że jak wiesz, hmm. możesz cały dzień się tam, tam stargać, spocić, zmęczyć, ale jak masz dobre łóżko i się rano wykąpiesz, otworzysz tą gotowość, śwież, jak to działa, no, tak. to funkcjonujesz. A jeżeli tego nie zrobisz, to dwa, trzy dni, a dwa, wiesz, jechać na, 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 do Afryki i nie wiem, skończyć z malarią, czy z jakąś, wiesz, to, to, nie to, to żadna przygoda. Na przykład jest wtedy fajna, kiedy jest. Adrenalina, ale kończy się fajnie. Bo... Znaczy, chodzili, przygoda, chodziliśmy, no. chciałbym powiedzieć, po dziadowskich ulicach, ale to, co zobaczyliśmy w, w Bangkoku, jak weszliśmy, bo zażyczyliśmy sobie, że nie chcemy zobaczyć w Bangkoku takiego, wiesz, typowo turystycznego, tylko wejść w dzielnicę tych ludzi, którzy ciężko pracują, którzy żyją. Kurczę i... W Warszawie nie jest tak czysto, jak w Bankoku w dzielnicy, która rozbiera samochody. Tak, nie, pamiętasz czym, dzielnicę tak. taką. To po prostu wrażenie niesamowite robiło, bo wszystkie silniczki porozbierane, poukładane. Ja się tam dobrze czułem między innymi. Absolutnie, ale nawet no, mówię o, o czystości. Afryka się kojarzy za czym, z biedą i z takim brudem, tak się no kojarzy? Tak. No, tak, znaczy, tak, tak. Rwanda, Widziałeś się Michał, że byłeś, w Rwandzie. Tak, ja widziałeś na własne oczy. Rwanda, tak. w kraj, gdzie wchodzą do sklepu, nie kupisz reklamówki. Powiem więcej, Rwanda to kraj, który nam się kojarzy z ludobójstwem. No bo, tam, które bo było, tak było. Które tak. było, natomiast... 35 lat temu. Właśnie o to chodzi. <laughs> Polska 35 lat temu tak. to też wyglądała I, i na stereotypowe sumie. myślenie tak. to jest przed 35 lat. Ja w grudniu byłem... I, i, i sądzimy, że tam tak jest jak, jak 35 lat temu. Jakbyśmy, jak, jak te obrazki... My się z tego... rozwijamy i to jest tak. okej, okay, ale oni nie. Tak, to, tak. To, to tak nie tak, działa. Tak, tak, tak no, myślenie, tak. Wziąłem w grudniu dwóch studentów nawet. Na, na, na wyjazd do, do, do Rwandy. Ja jako kierowca zrobiłem w sumie z nimi półtora tysiąca kilometrów. Słuchajcie, absolutnie rewelacja. Wszędzie bezpiecznie. To jest kraj o najniższej przestępczości w całej Afryce, o najniższej korupcji w całej Afryce. Ja mam koleżankę, która jest wykładowczynią na SGH w Warszawie. Ona też jest, no, rozpisuje różne projekty. I ona startuje w różnych przetargach w Rwandzie z perspektywy Warszawy i wygrywa. Tam wszystko jest, się nawet na studiach. Studenci robili taką, no, duży raport, napisali odnośnie Rwandy, przed zanim pojechaliśmy do Rwandy, żeby porównać. Jak jest, a jak jest Aha. w mediach? Chociaż to jest kraj, to on się, on, czy mówi się o tym, że to jest Singapur, y, Singapur Afryki. Ja absolutnie jestem pewny, że tak będzie. Tak? Wszędzie, słuchajcie, nawet w, w lesie deszczowym wchodzi się, kupuje się bilet, ale nie może zapłacić do got, gotówką do lasu, tak? Tylko słuchajcie, y, telefonem musi zapłacić. Ja nawet nie mogę się z tym poradzić. Facet wziął, wziął mój telefon, szybko się obsłużył, zapłacił sobie, <grym 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 sobie <grym <pisa> no, naprawdę to no tak. na takim poziomie, że to się Ale jednocześnie kraj, w którym widzicie, jak zasuwa facet rowerem na przeciwka, prędkością nie wiem, może 60 na godzinę, syknąć słuchajcie takim takim bycie holenderką, a na bagażniku ma deskę, a na desce świnia, świnia przynajmniej 120 kg, słuchajcie i już okej. Okay. Też fajnie. Tak? Radzi sobie. Ale No macie, i takie podróże, tam jest fajny taki trzeba jeźdźć, system. trzeba jeździć, zwiedzać, bo Ta, to po prostu buduje naszą świadomość. absolutnie. oczywiście. Nie? I, I takie lokalizmy są fajne, które pokazują, no jak się czasem tam różnimy podejściem, ten system w Kigali... Taksówek opartych o moto o Motorowery, Motorgi, rewelacja. <gry> są rowery, zarejestrowane nie. żadnych, tak? tak. No. Yy, z kupiska e, takich motocykli, motorowerów, takich 125 głównie, z te Tak, mniejsze i wiesz, To są taksówkarze. Mają kask i po prostu człowiek przychodzi. Kask jest zarejestrowany z tyłu ma swój numer. Tak, w Tajlandii? jak tak, tak. I ci że w Tajlandii mogliśmy bez kasku. A w Rwandzie już tego nie ma w ogóle. Każdy musi mieć kask. Tam jest przepis wszystko egzogra. To jest inny kraj. Bardzo fajny kraj i polecamy, zresztą tak, no my, trzeba też powiedzieć, że Afryka, każdy kraj jest inny. Tak. I duża różnica. Ja miałem okazję w, w Etiopii, to nawet w ramach jednego kraju to jest inaczej, bo w Etiopii macie chyba 110 czy 120 nacji różnych, mm -hmm. jadąc przez Etiopię, słuchajcie, to macie e, faktycznie co dwie godziny inne domy, inną nację, nawet troszeczkę się różnią karnacją skóry, tak? Taka ciekawostka, słuchajcie, e, jedyny taki system, który znam na świecie, w Etiopii, jak się wjeżdża na autostradę, to się płaci nie od kilometra, płaci <grym> się za czas pobytu na autostradzie. Aha. Wiecie, dlaczego? Bo to automatycznie eliminuje tych wszystkie takie wiecie, samochody, które są zepsute, koło odpadnie. No bo jak facet 8 godzin na autostradzie, to zapłaci majątek. Więc tak. wjeżdżają tylko te, które są, wiecie, sprawne, i facet szybko... Wie, że szybko przejedzie autostradę. I, I ruchu to po, podpowiec to naszym. Ale to wiem. Ale to, to, to działa, nie? Ale odnośnie no tak. właśnie jeszcze tego nabierania pokory i jakby uczenie się od innych. Ja miałem okazję jak odbyć w Wietnamie i byłem przewodniczką y, z Czarnych Mongów, zupełnie w Sapa 100 km od, od Chin, i no, miałem wejść na pięć. Na minut do, do, do danego domu, bo chciałem zobaczyć, jak oni żyją, wiecie, w tym domu, no, tknąłem na trzy godziny, o, przygoda na dłuższą opowieść, słuchajcie, ale po wiecie, dwóch dniach chodzenia po tych domach się okazało, że oni są w stanie wyprodukować sobie żywność, wyprodukować materiał i barwniki i są kompletnie bezobsługowi, czyli im wyłączając internet, prąd, ci ludzie przeżyją. Ubiorą się Uszyją sobie i nie obychają sobie się. standardu, Absolutnie. bo przeżyć, przeżyć, Absolutnie. ale standard tak. życia się nie no tak. tak. Też, czy ich umiejętność, czy tam przed, jak się przetrwalność, umiejętność przetrwania jest w ogóle do naszej nieporównywalna? U nas włączą internet, prąd. No tak, to I, i już, ten, już kończy się e... komfort życia. No. Tak? No, a tak? zdolność rozwiązywania problemów, taka tak, a umiejętność rozwiązywania problemów no. też wysoka, no bo jednak no muszą sobie radzić, po prostu Co? funkcjonować i, i osiągać normalne wiesz, efekty. Tylko tam, wiesz, Michał, tam ktoś może ocenić, no, widzi, że oni chodzą na boss w do domu, tak, no. Doma tak. dziury w ścianach. No dobrze, okej, okay, no ale czy, Jana, czy kryterium so oceny człowieka i cywilizacji jest, nie wiem, nie. dziury w ścianach, czy umiejętność radzenia sobie z problemami, tak? no, bo to no. chyba. Oczywiście są czynniki no. kulturowe, które decydują o, o, o jakimś tam postrzeganiu może rzeczywistości. Ale, ale naprawdę inne umiejętności mózgu są wysoko rozwinięte. A, absolutnie, absolutnie. Tak, ta nasza umiejętność przetrwania, ale czy nie uważasz, że ona się rozpoczyna gdzieś na etapie szkolnym? W szkolnym szkole? W szkolnym szkole tego, co nam daje system edukacji, bo wiesz, można uczyć kogoś tylko bycia humanistą, kogoś z umiejętnością analityczną, z umysłem ścisłym, ale co z czego my dzisiaj korzystamy? Jako dorośli ludzie, co, co nas nauczyła szkoła. Ja już patrzę nawet o samym bezpieczeństwie, jeżeli by tak mówić, no bo my dzisiaj dzieci w szkole nie uczymy, jak zachować się podczas ostrzału artyleryjskiego. Dlaczego w, ogóle, w ogóle nauczymy. ich nie uczymy, bo typowa polska szkoła, słuchajcie, bo tak miałem. Tak mi się życie fajnie pokładało, że swoje doświadczenia zawodowe mam. Szansę teraz jakby sprawdzać i wprowadzać w szkołach, czego w życiu w nigdy bym się nie spodziewał. Yy, przypadku zostałem zaproszony do takiego projektu Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna Przyszłość. Yy. No właśnie, bo sobie przypomniałam, bo ty nawet popełniłeś podręcznik. No tak, przeżyć szkołę i to jest chyba taki jedyny na, na rynku. Nawet jak gdzieś tam miałem prezentację mm -hmm. w, w szkole NATO w Oberammergau, bo chciałem sprawdzić, czy Niemcy, czy Holendrzy mają jakieś rozwiązania, no to po prostu oni mówią, nie, nie mamy. Oni chcieli ode mnie tą książkę, tylko że po angielsku. Ja czyli, mogła... czyli żyjemy w tej bańce bezpieczeństwa, że się nic nie wydarzy. Przeżyć szkołę. szkołę, tak. I, i słuchajcie, no, na czym polega problem? No, yy, znaczy, przygoda zaczęła się od tego projektu yy, ministerialnego, bo ktoś mm -hmm. założył w 2014-2015 roku, jak była ta fala zamachów terrorystycznych w Europie, państwa, mm -hmm. islamskiego, no. W tak, państwa tak. islamskiego, no że szkoła to dużo ludzi, dużo dzieci, więc idealny cel. Więc powstał ten projekt, czyli ktoś z góry założył, że terroryzm jest zagrożeniem dla szkół, mimo że nie sprawdził, czy tak rzeczywiście jest. Czy tak, tak. I mieliśmy opracować procedury, które no, jakieś tam opracowaliśmy. Na tej bazie nawet powstał raport, sam go pisałem, nawet ra, e, niedawno Nik dwa lata temu, trzy lata temu robił kontrolę w szkołach na bazie tego, co my robiliśmy. Mhm. I ja opracowałem takie procedury, bo no, no, Zawsze nas bola jeszcze mnie bolało osobiście, jak, bo wtedy szkołyśmy w trzech, szkoliliśmy nauczycieli, jak wychodziliśmy ze szkoły, to mówimy dyrektorom i nauczycielom, a teraz proszę Państwa, przeszkolcie dzieci. I szybko, wiecie, wychodziliśmy, zamykaliśmy drzwi, żeby nie było jakieś pytanie, ale jak to zrobić, jak ja mam tysiąc dzieciaków w szkole? No, nie wiedziałem, jak Bukacha nie wiedziałem. Ale mówię, ale tego lepiej było wyjść. Tak, ale wiesz, Michał, no, mój charakter. No, wiedziałem, że jest problem, wiedziałem, że nauczyciele mm. wiedziałem, że, że znaczy już poznałem ten problem, tak? Że mm. nie wiedzą, jak to robić, nie ma żadnych procedur. Zacząłem myśleć i wymyśliłem procedury. Na początku w kilku szkoliliśmy szkołę, ale mówię przy dużych szkołach, gdzie jest 50 oddziałów szkolnych, to jest absolutnie niemożliwe. I zacząłem szkolić sam. I przyszedł COVID, kiedy już tam tych szkół 30 parę przeszkoliłem, wybuch COVID. Potycznie szkolił jeden cały powiat, wszystkie szkoły miały być według tego samego standardu, bo dzisiaj jak jest, nauczyciel może uczyć w pięciu szkołach, w pięciu szkołach może no być tak. pięć różnych systemów alarmowych, jakichkolwiek innych jest ok. W Warszawie może być w każdej szkole inny system, też jest ok, bo nie ma żadnego Standard. innego systemu, standardu. I tak. nie przekłada się w tej jak się zachować. Tak, absolutnie tak. I generalnie przygotowujemy się tylko na pożar, gdzie żaden pożar no w tak. polskiej szkole chyba w historii, bo pytam nauczycieli, nie pamiętam, nie pamiętam, taka jest odpowiedź, tak? Ale nikt nie szkoli na wypadek czego? Tak zwanego aktywnego strzelca. No nie. Tak. No macie przykład, niedawno w domu dziecka wszedł chłopak, zamordował dziewczynę dziewięć osób rannych, tak? I niektórzy mówią, a to nie Ameryka, nie mamy dostępu do broni. A ja z sam szacunkiem, napastnik z nożem w szkole jest trzy razy bardziej niebezpieczny niż z pistoletem. A mam no, dlaczego? No, bo jak strzeli, to wszyscy patrzą, kto strzela, gdzie strzela. No, słychać. I słychać. I tak, a tak, z nożem tak, nie. Mając... Słuchajcie, jak wybuchł ten COVID, to mówię, ok, sprawdzę, czy te procedury. Moje są optymalne. Dwa, jak mają to Amerykanie? jak wygląda w ogóle taki typowy wiecie, zamach na szkołę, kto jest tym zamachowcem, czy są w ogóle jakiekolwiek symptomy, czyli na przykład nauczyciele mogą spróbować zareagować. I co się okazało, napisałem książkę, tam dziewięć zamachów, opisałem z pięciu różnych krajów i każdy kolejny, który analizuje nowe, tak samo przebiegają, a się okazuje, że w prawie 100%, wiecie, kto jest napastnikiem w szkole? Był uczeń. Albo obecny. Czyli nie terrorysta, miejsce. nie taki no tak. wyczekają, że tu jest taki łysztiek. Nie ten mityczny, dresie, wiesz, islamski, ale, ale uśmiechnięty. Tak, ale ja myślech to nie wiadomo, się, nie? Skąd miałby się znaleźć nie, nagle? Stacie. Oczywiście takie przypadki też są, tak? ale, Michała, no, ale, ale nie na co, co więcej, Amerykanie podali dwie statystyki, tam było w sumie około 60 zamachów. Tak, Active shooter, gdzie u nich to muszą być dwie ofiary. Czy ranne, czy zabite, muszą być minimum dwie. Ja to się wpisywało w tą statystykę. W takie, tak. I się okazało, że jest osiem takich czynników, symptomów, które występują przy każdym jeden zamachu. Ja miałem okazję przygotować szkołę, nie wiedziałem, że na zamach, ale dwa lata po moim szkoleniu był zamach w Rześciu Kujawskim, w szkole podstawowej, gdzie uczeń wszedł z bronią czarnoprochową. I sześć ładunków wybuchowych yy, i strzelał w szkole. Tylko szkoła była przygotowana, bo miała, była przeszklona, i dwie osoby ciężko rane, ale, ale nikt ale nie zginął. Tak. Więc to, to działa. Słuchajcie, no i w tej chwili no, to, to się bardzo fajnie rozwija, tylko ciągle jest taka, wiecie co? Jest problem mentalny. Mhm. Tak? Yy, Władze samorządowe uważają, że to nie jest problem, bo to jest problem szkoły. Ale to jest chyba bardzo ważne to, no. co powiedziałeś, że to nie jest atak terrorystyczny przez Łysego Terrorystę, tylko że to jest przez ucznia tam w środku na miejscu. Ale najlepszy numer polega na czym? Że my używamy, często nawet firmy szkoleniowe w Polsce używają, yy, zamach terrorystyczny. Ale przecież zamach terrorystyczny to nie jest kogo zabijam, jak zabijam, tylko dlaczego zabijam. Tak. Macie, no przykład, tak jest macie przykład Dokładnie. w sopocie Facet wjechał na, na most, pamiętacie, tam 50 tak. parę osób rozjechał i w polskich mediach to było tylko parę godzin, tak? Na zachodzie nikt się nie zająknął. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ten sam facet tym samym samochodem wjechał i po wyjściu samochodu krzyknął Allah Akbar no i tak. by się okazało, że wymienił no się tak. mailami tak. i coś co wyjdzie. Cały się, że... świat reklamuje daną grupę terrorystyczną, no bo co 30 minut mówi, że taka grupa wykonała no, zamach w ja Polsce. Ja bym o tym godzinami mógł mówić, ale jestem tutaj, jakby. Nie, nie, to jest edycja. ważny temat, bo. Ja... bo ludzie... i teraz na przykład, nie wiem, nawet różne samorządy wymagają, żeby dyrektorzy szkół mieli procedury na padek ataku terrorystycznego. Nie, proszę Państwa, ale to jest fikcja, no bo wtedy wchodzi facet, który nie jest terrorystą, a strzela, to musielibyśmy mieć jedną procedurę, a wchodzi facet i strzela i jest terrorystą, drugą procedurę. A dwa, skąd będziecie wiedzieli, że on jest terrorystą? Więc po co mówić o terroryście, skoro to jest tylko jego intencja czy motywacja do zabijania, a nie, jak on to będzie robił? Zgadza się? No tak, taka A potem powtarzamy, terroryzm, terroryzm, terroryz, 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 A to jest kompletnie bez sensu, tak? Jest, no a mamy no. tą edukację, wiesz? No jest edukacja dla bezpieczeństwa, tak? Jest. jest. Y no i to jakby przestrzeń jest. Jest, Michał, ale na przykład, na przykład w EDB ktoś mi mówi, że w podręczniku jest napisane. Nie jestem teraz pewien, bo nie sprawdzałem tego, więc tak tylko mówię, że jak jest wycięta to trzeba drzwi barykadować. Tak? Yy, nawet widziałem filmy, słuchajcie, przez różne filmy kręcone. Rzeczywiście tam jest, że stoliki, że barykadujemy, to jeden mały mankament. Wszystkie drzwi się otwierają na korytarz. Mhm. Rozumiecie to. Jest kompletna fikcja, tak? No, tak no. Nie jest EDB, ale EDB to są też tam parę rozwiązań, które nie są tam sprawdzone w praktyce, więc jest to często tak kopiowane, bo to nie piszą fachowcy tych podręczników, to gdzieś, wiecie, przychodzi ministerstwa. Mhm. Yy, no, tam, nie, są, tam nie, nie pracują praktycy w większości. To są gdzieś ludzie, którzy zajmowali się edukacją, ktoś dosłownie leceni, napisał podręcznik, ale ten podręcznik nie do końca te rozwiązania, które tam są zawarte, są, są sprawdzone. No tak? Właśnie tak, nie tak, są ja... trenowane, młodzież, młodzież nie umie tak zrobić, a chodzi o to, żeby te procedury, które są w szkole, one były obowiązkowe, jakby, które były uniwersalne na całe życie. I, I te procedury, które ja tam wprowadzam, one tak funkcjonują. Nawet mam przykład chłopaka, który w wieku 12 lat pojechał dziadkiem chyba do Egiptu. I gdzieś tam uratował życie dziadkowi, bo wiedział, jak się ma zachować, bo był szkolony w szkole, tak? Bo to nie jest tak, że w szkole się zachowujemy tak, ale w życiu w hotelu na lotnisku już inaczej. Są dokładnie tego Te samego. specjalnie powiedziałem o tym EDB, ponieważ no, moje dzieci miały zajęcia z, z tego przedmiotu zarówno w, na końcu podstawówki, jak i, wiesz, jak i w liceum, bo on też jest w liceum kontynuowany. No i, e, no i, no i, no i miernota. No, no, nic więcej nie powiem, bo, bo wiesz, te potencje, ta, ta to, ta wiedza taka, jest to nauczyciel, taka, a nie, nie w tych, zewnątrz. Co, Zawarta sobie... w tym dla zabicia po prostu tak. tego, wiesz, dla nabicia tych godzin, tak. Jakieś takie absurdalne regułki, które wiesz, musisz zapamiętać, gdzie za chwileczkę, że za tydzień później już nic no, nie wiesz. To trzeba rozumieć, bo sytuacja bezpieczeństwa to, jest, to są zachowanie to są instynkty. Ja. dam da Wam przykład y, pierwsza pomoc medyczna. W szkole. Nie tylko w szkole, w urzędach są ludzie uczelniczego. Boczna ustalona i sztuczne oddychanie. 9 no tak. zamachów na pięć szkół. tak. Yy, jak są zamachy na, szkole, na szkoły, no to rany są jakie? Pola walki. To no tak, rany święte, albo odłamki kute. kute. Tak. kute. I wy wiecie, ja wiem już teraz, jestem po dwóch kursach medycznych, że umieramy w tej kolejności. 3 minuty od 5, bo się dusimy, a 30 minut, jeżeli mamy odmę tak. Na 9 zamachów w pięciu krajach. Wiecie, kiedy przyjechało pogotowie? Najszybciej? W 11 minucie. No tak, Czyli, to... nawet może być najlepsza szkoła na świecie, jak będzie 100 rannych, 150 rannych i zabitych, nikt w tej szkole nie pomoże do 11 minuty. Czyli no wszystko... i trzeba powiedzieć, że jedna ekipa medyczna do jednego rannego. Dokładnie tak. Ale, Poza wiesz, tym, ale 20 rannych osób, 20. Poza tym nigdy... Ale Na no, walce no, coś innego jeszcze. Ale pierwsi wchodzą medycyny. Dokładnie, teren, no. ale zawsze, masy, zawsze nie, są osoby ranne. Masy, yy, sygnał AZE, zamyka się w sali lekcyjnej. Tak, Mógłbyś komuś pomóc, ale czym? Nie ma apteczek. A wystarczy opaski uciskowe, wiecie o tym lepiej niż ja, że jedna osoba założy w ciągu minuty dwie, trzy opaski uciskowe te trzy osoby przeżyją. Jeżeli nie mamy czym, nie mamy jak. Tak to wygląda. Tak? To myślenie nie tylko. On ciągle tak. tego samego, bo tak odrobimy od 50 lat Zobacz, i uważam, że jest okej. Okay. Rzucę hasło teraz tak, dla, dla, dla ciebie jako profesjonalisty, zajmującego się tym tematem, że przecież to nie tylko szkoły, a weźcie pod uwagę, bo mam w rodzinie lekarza doświadczony już człowiek, który, który tak naprawdę mi ten temat pokazał, bo pytał mnie, pytał mnie właśnie na fali takich różnych incydentów i tak dalej, pytał mnie, a jest był ordynatorem, jest, pracuje w szpitalu. W szpitale na przykład to jest przestrzeń, która jest zupełnie nieprzygotowana na tego typu incydenty. Tak, tak, A dostęp jest otwarty. A urzędy to samo, każdy z ulicy może tak. wejść i. Tak. I a, a, a uczymy, wiecznie, no i mamy przestrzeń, tak? Stworzyliśmy przestrzeń dla e, nauki młodzieży, dzieci, podstaw m, EDB. Stworzyliśmy tak. jakąś, jakąś przestrzeń. I to jest fajne. No i, I to jest fajne. To jest fajne. Tak. I wypełniamy głup głupotami. głupotami. Często jest tak, że nawet nauczyciele, którzy tego uczą, to nie są ludzie no nie, kierunkowi. Wiesz. No, poszła pani matematyczka no, oczywiście. na kurs. kurs, tak, bo musi etaty łączyć. Wiecie, w małych miejscowościach te szkoły nie mają tylu godzin, żeby zagwarantować pełen etat, więc są te łączone, więc już tu się dzieje krzywda dla dzieciaków, no bo oni dostają tego, co jest najlepsze, tylko dostają to, co akurat. Ale o ile to jest bardziej ciekawe, że przychodzi ci na zajęcia nie twój nauczyciel, tylko nauczyciel jest tym, który to koordynuje, a przychodzi ci ekspert. I już jest czymś ciekawym można dla robić. tego dzieciaka, bo jest ktoś nowy, mówi innym językiem no i ma wiedzę z tak naprawdę innego pułapu. Powiem ci wbrew pozorom, bo ja mam na co dzień dostęp do szkół. Tych szkół na ponad 400 odwiedziłem i przeszkoliłem i tak dalej. Już chyba jakieś kalkulowałem, 38 tysięcy dzieci przeszkoliłem i zawsze mówię, że nikt jeszcze na mnie skargi nie napisał, więc chyba zrobię to dosyć dobrze. Ale no, bo powiem... ty się uśmiechasz, no. Ale powiem ci, tak. <laughs> tak. I... Bo jest to zbusty, ale sympatyczny, tak? <laughs> Z natury. Słuchajcie, ale mimo, mimo, że jest karta nauczyciela i są pewne ograniczenia, to bardzo dużo zależy od dyrektora. Szkoły, naprawdę są szkoły, które w tym samym kraju, w tym samym systemie naprawdę sobie świetnie radzą, jest świetna edukacja, świetna atmosfera. Czasami wchodzę do szkoły, nie muszę nikogo o nic pytać i wiem wszystko. Nawet po atmosferze po nauczycielach, czy tu jest fajna atmosfera, czy jest wola kształcenia dzieci, czy jest tylko wola, wiecie, przetrwania, nie wiem, tak, no tak, 16 godzin, czy tam 18. Tak, są szkoły naprawdę świetne, mogłem tutaj wymieniać. To też zależy też od środków finansowych, bo są powiaty bardzo bogate, tak, gdzieś tam miałem okazję Karstwarzenski, świetne szkoły, świetnie to zorganizowane, ale są takie, że naprawdę aż żal tych dzieci, że tam chodzą, no bo już wiesz z góry, że są skazane na. Na, 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 no na star, tak start. Tak, ale jest tu przestrzeń do poprawy, i to taka chyba poważna Prawda? Do poważnych rozmów na ten temat, gdzie po prostu jest sens, skoro już coś robimy, to róbmy to dobrze. Róbmy to na poważnie i róbmy to w takim sensie. Nie mówię, żeby być poważnym tam i zerować nie Chodzi o to, że róbmy to zgodnie ze standardami i, wiece, Michał, jeszcze, i, chyba, misją, no. i jeszcze co? I nie oceniamy dziś zbyt wcześnie. No właśnie. Bo często jest tak, że nauczyciele, ja sam bym też tak już mógł podać przykład, ale nie chcę się skarżyć, bo. To... Nie ma sensu, tak? Trafiło na kogoś, to nie miał kompleksu, więc z tym poradziłem, ale, ale bardzo często takie krytyczne oceny nauczycieli trafiają na bardzo delikatną młodzież. Nawet jak rozmawiam ze swoją młodzieżą, która już jest policją i jak zaczynam z nimi rozmawiać, są naprawdę u mnie bardzo zdolnymi wyróżniającymi się studentami, ale jak rozmawiam z nimi, jakie mieli przejście w szkołach, czy w gimnazjum, czy w szkole średniej, to mi się, nie mogę w to uwierzyć, po prostu, tak? No. no właśnie, bo mówiłeś też o ciekawym projekcie, który, nie, nie wiem, myślę, że to jest bardzo ciekawe, o, o, o takiej pracy nad taką e, różną młodzieżą, nad, nad, nad czasem z obciążeniami czasem, z... ale, ale właśnie wyciąganie ciekawych wniosków. Z tych... Zainspirował mi film księgowy, gdzie, gdzie akcja się toczy wokół chłopaka, który był dzieckiem, czy jest dzieckiem autystycznym, pochodził z wojskowej rodziny, więc ojciec w dosyć brutalny sposób, ale skuteczny go do tego życia musiał jakoś tam przygotować i, i, I zacząłem się interesować tym, no bo tam okazywało się, że ci autystycy wysoko funkcjonujący mają niektórzy bardzo nieprzeciętne zdolności pamięciowe, analityczne. Tak? I po tym filmie zacząłem pytać niektórych dyrektorów szkół średnich, których gdzieś tam miałem styczność, my, czy, czy mają autystyków. No mamy, a macie na przykład dzieciaki, które są wysoko funkcjonujące na przykład, i się wyróżniają pamięcią. I się okazuje, że słuchajcie, są takie osoby, że na przykład dziewczyna, tam niedaleko gdzie ja mieszkam, potrafi w 5 minut na lekcji opanować treści pół takie, które inne dzieci potrzebują na to pół godziny, yy, trzy godziny, tak? I, I też tak myślałem, że to, to nie jest na pewno łatwe, tak? Ale, ale rodzice tych dzieci na pewno szukają zawodu, który pozwoli tym dzieciom przetrwać samodzielnie, bez jakby zewnętrznego, tak? No nie, bo wiadomo, to kiedyś, kiedyś odejdą, Ta, a dzieci... I tak. yy, taki Ta zawód analityka, zami, tak. słuchajcie, no to mhm. jest fenomenalny zawód, bo analityk do pracy nie, nie musi przychodzić. Przecież dla mnie piszą moi studenci, piszą osoby, które ze yy, mną pracują, a ja ich nie widzę miesiącami. No dostaję produkt, wysyłam do korekty, wrzucamy na stronę, absolutnie nie potrzebuję ich na co dzień obserwować, pilnować, bo niektórzy pracują w nocy, niektórzy tak powiedziałeś, że ty jesteś nocnym markiem, ktoś tam na przykład między 19, każdy ma swój system. I takie dziecko autystyczne, one z reguły się tym charakteryzują, że nie lubią zmian, nawet przejście przez korytarz między jedną salą a drugą powoduje u nich gigantyczny stres i uważam, że to jest zawód, który naprawdę absolutnie jest fajny. Oczywiście... Dla takiego dziecka z części przedmiotu musielibyśmy zrezygnować, bo mamy na przykład duży nacisk na wystąpienia publiczne. Tak? Bo wzmacniamy, budujemy tę młodzież bardzo mocno. Na przykład jeżdżą do teatru, stają na scenie. Więc tu takie dziecko musiało mieć troszkę indywidualny tryb, bo byśmy z takim wiecie, wyciągnięciem go na scenę byśmy mogli je po prostu straumatyzować, a nie, a nie o to chodzi. Tak? Chodzi, Cofnąć, o to, żeby, tak. Tak, chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego dzieciaka. To, co ma najlepsze i w czym może się rozwinąć, a nie, nie stresować i nie pobudzać rzeczy, których wiemy z góry, bo to jest udowodnione, że na przykład te, tego nie rozwinie, I nawet tego nie potrzebuje. tak? No, Adam słowa, analityk nie, nie potrzebuje być tym, tym osobą. Na, na tak, na, na pierwszej linii, tak. Ja powiem szczerze, na, w grupie. Na 14 osób to takich właśnie tych liderów mam dwóch, trzech, a cała reszta ma idealny prawie charakter pod kątem analitycznym. Tak? No i myślę, że to jest dobra klamra no. na tej rozmowy, bo zatoczyliśmy, Koło? że faktycznie. Jest e... czas wakacji akurat, bo ten program tak, będzie. Może nie może w może wakacji. Jak, jak, więc od jak 1 jakieś... września czy od października. Studenci wiedzą, gdzie, gdzie zapukać, a więc jeżeli ktoś z was... Po pierwsze, po drugie, jeszcze... nie ma złej młodzieży. I tak może być wspaniała, absolutnie. Tak jest. To, jest, to jest przyjemność. Ja na mógłbym za to robić za darmo. Ale to widać, wiesz? To, to jest... widać, bo to widać, że po tobie... Że to jest to jest, tak, tak, że się nie zmęczyłeś tym, co robisz. Nie, co ty, ja, ja na zajęcia specjalnie jeszcze, żeby się naładować energią. To, to, tak. ja za darmo, tak? To jest... To jest Ludzie do <laughs> to sanatorów jeżdżą, ja na zajęcia posiedzę <laughs> dwie godzinki, jest ok. <laughs> Świetnie. Dobra. Dzięki bardzo, Krzychu, za Dziękuję panu za zaproszenie. To jest przyjemność. Dla nas też. Mam nadzieję, że trochę potwieraliśmy, Jak tam jacyś nauczyciele, wykładowcy słuchają, no to jest. To zapraszamy droga, do kontaktów. No. Tak. tak, zapraszamy do kontaktów. Jest, jest, jest jakaś droga do, do osiągania celów na, w inny sposób niż taki standardowy. I... Skoro wiemy, że on nie działa, bo, bo wszyscy o tym wiedzą. <laughs> Posłuchajmy dalej nie w tym działa, kierunku. Gorsze, tak. no, lepiej zaryzykować i się ucieszyć. Nie? A my co? Do Afryki czy y, Azji? No e, Gdzie następny wyjazd? Grudzień, Mozambik, Mozambik. Zambia. Tak. Myślę, że. Czyli znaczy, mam już ekipę, bo studenci te ze mną jadą do Mozambiku. Niektórzy już zbierają kasę, już pojechali, rozjechali się po Europie, żeby zarobić. Zabieram ich do Mozambiku potem ich odsyłam na studia, a ja dalej. Także jak chcesz, wam to zapraszam. E, bu, buduje się Nawalownia, <laughs> daj mi rok i będziemy no, razem. Będzie Mozambik. Będzie, będzie Tyle w kolejnym odcinku tak, na celowniku Nawala z Michałem. Dzięki bardzo. E, lajkujcie, subskrybujcie i... Krzysztofa na pewno znajdziecie gdzieś w internecie. Jest, już się nie ukrywa, jest nasz, można korzystać z jego wiedzy. Security in Powiedz jeszcze raz ten evet. dokładny nazwę uczelni, kierunek, żeby wszyscy... Sędzi. To będą dwa adresy, tak? Dobra. Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie, kierunek analityczny, a jeżeli kogoś interesują te kwestie związane z szkołami, z bezpieczeństwem, to firma Security in Practice, naprawdę moja firma, powoli, a sk aczkolwiek skutecznie się rozwijamy. Zapraszam. Dziękuję za uwagę. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Cześć.